Witajcie obywatelki i obywatele, to my, Kroniki Odchodzenia od Rozumu, nazywam się Bojan Stanisławski, wraz ze mną jest Katarzyna Szymlejcz, współprowadząca ten Dzień podcast dobry. i nasz gość specjalny Łukasz Sakowski. Dzień Dziękujemy dobry. Ci uprzejmie za to, że przyjechałeś do Warszawy, do naszego studia i dziękujemy, że jesteś naszym gościem. Dziękuję również w imieniu naszej publiczności, ponieważ jesteś jednym z ulubionych naszych gości, tak samo jak Magdalena Archacka i również dziękowałem w imieniu publiczności. Dziś skupimy się na sprawie, która jest medialnie dość mało obecna, a wydaje mi się, że dość niezasłużenie nieobecna, dlatego że poziom skandalu wydaje mi się gigantyczny. Chodzi o organizację, która nazywa się WPATH. Nie wiem, jak to należy po polsku wymówić. Sprzeczaliśmy się nawet przed programem trochę o to, że będziemy chyba mówili WPATH albo WPATH. Jest to organizacja, której nazwę tłumaczy się na Światowe Stowarzyszenie Zdrowia Transpłciowego. Jednak zanim przejdziemy do tych kwestii, które są no, główną tematyką naszego dzisiejszego spotkania, to chciałbym, żebyśmy nawiązali do okoliczności bardziej bieżących i takich no, z serii bliższa koszula ciału, czyli kwestia Wielkanocy i tego, w jaki sposób została ona odnotowana przez naszych polityków. Przez naszych polityków rodzimych, oczywiście nie przez wszystkich, ale przez tych, którzy są najbardziej charakterystyczni, jeśli chodzi o krytykę, którą proponujemy w naszym programie. No i oczywiście przez tych, których oni są tanią kopią, czyli przez amerykańskich polityków. I no tutaj prym oczywiście wiedzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, ale to dosłownie za chwileczkę. Zaznaczam do protokołu niejako, że dziś jest 1 kwietnia, prima aprilis, natomiast nie będziemy żartowali, więc to proszę potraktować zupełnie poważnie wszystkie te opinie, tezy i komentarze, które tutaj wygłosimy, natomiast pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy mają dzisiaj szczególnie wesoły humor i chętnie żartują. Kasia, może zechcesz otworzyć dzisiejszy program właśnie ty, opisując to, jakie masz wrażenia pod wpływem tych no, natchnionych słów prezydenta Bidena, który, no właśnie, jak się wypowiedział? Prezydent Biden chyba po raz drugi albo trzeci proklamował Dzień Widoczności Osób Transpłciowych i wypadło to w tym roku w Wielkanoc. Wypadło, no tak jak taki żart z dziś, czyli z prima aprilis, ponieważ okazało się, że prezydent najpotężniejszego kraju na świecie jest zwolennikiem obchodzenia w Wielkanoc, czyli święto chrześcijan, tak, których jest no, sporo. Więcej niż transów. Na świecie postanowił obchodzić w tym czasie Dzień Widoczności Osób Trans. To jest też dla mnie interesujące, bo tych dni widoczności osób trans jest w roku całkiem sporo. Miesiąc się zbierze. Jak myślę, myślisz? Że tak. Myślę, że tak, bo mamy widoczność osób trans, osób niebinarnych, osób queer, genderowych, jest tydzień widoczności osób niebinarnych. Gender fluid jest. Jest cały czerwiec LGBT, no jakieś tam takie, no takie rzeczy. No ale okej. Jeszcze mnie ciekawi ta widzialność, bo my się kiedyś śmieliśmy z widzialności osób aseksualnych, czyli widzialności czegoś, czego no nie ma, bo one jakoś tam nie mają seksu, no przynajmniej przypuszczalnie. Ale tutaj też no, osoby trans są, biorąc pod uwagę ich liczebność, bardzo widoczne. No tak, ale ja myślę, że a propos tak 1 kwietnia, no myślę, że moglibyśmy taki bonmot tutaj zapodać, że kiedy będzie Dzień Widzialności Osób Niewidzialnych lub identyfikujących się jako niewidzialne. To byłoby chyba najbardziej takie, to byłoby zwieńczenie tego kuriozalnego właśnie, tej wycieczki w stronę odchodzenia od rozumu. A jak ty potraktowałeś wypowiedź Katarzyny Kotuli? W jaki sposób ona, czy wywarła w ogóle na tobie jakieś wrażenie? No tak, Kotula, czyli minister równości nasza Polska, powiedziała, że napisała na Twitterze, że jest Dzień Widzialności Osób Transpłciowych, no i życzyła im szacunku i tego typu rzeczy. Powiedziała, że nie ma równości bez widzialności osób trans. Mhm. No właśnie, więc ja odpowiedziałem Kotuli historią z Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii minister, w ogóle stanowisko ministra równości w Wielkiej Brytanii już ma jakąś tam tradycję, na ono chyba po raz pierwszy wprowadzone w historii Polski. I tam minister równości, Kemi Badenoch, ona w grudniu zeszłego roku zapowiedziała, że zmiana płci zostanie częściowo zakazana, ponieważ jest to terapia konwersyjna gejów i lesbijek. Więc to warto zestawić z naszą minister równości, która propaguje okaleczanie gejów i lesbijek w porównaniu do minister równości Wielkiej Brytanii, notabene czarnoskórą, żeby być inkluzywnym i w ogóle tutaj pokazać, że nie jesteśmy rzecznikami. To ona mówi o tym, że to jest terapia konwersyjna. No bo geje, zazwyczaj osoby, które zmieniają płeć, to są albo geje i lesbijki, albo osoby zaburzone psychicznie, a czasem to się łączy.
I jeżeli gejowi zmieniamy płeć na żeńską, to zostaje w cudzysłowie heterokobietą, a lesbijka heteromężczyzną. Więc to jest co nic innego jak terapia No, znaczy konwersyjna. wystarczyłoby, żeby z 5% osób, które dokonują tranzycji, było tak naprawdę homoseksualne, żeby był to skandal. A Dokładnie, ale przypuszczalnie jest to większy znaczy procent. nieprzypuszczalnie, to badania pokazują, to badania w czasopismach naukowych, recenzowanych czasopismach naukowych, publikowane od 20 już lat, ostatnie w zeszłym roku, pokazują, że większość, nawet do 90% osób, które zmieniają płeć, to są po prostu geje i lesbijki. Więc to nawet nie jest 5%, to jest większość, zdecydowana większość. No dobrze, no okej, no to mamy takie właśnie tutaj Michałki na okoliczność dzisiejszych, znaczy nie dzisiejszych, tylko tegorocznych świąt Wielkiej Nocy. Przy okazji życzymy wszystkim, którzy obchodzą święta wielkanocne, być może razem z obchodzą je równolegle z Dniem Widzialności Osób Transpłciowych. Życzymy wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że śniadanie wielkanocne dzisiejsze i wczorajsze, że było znakomite. I wszystkim życzymy oczywiście tego, aby w dniach tych wolnych od pracy, wolnych od szkoły, nie odchodzili od rozumu. To jest, mam nadzieję, że nasz program również to w jakiś sposób zapewni. Dobrze, no, porozmawiajmy przez chwilę o tym, co to jest ten cały WPATH. To jest skrót, którego chyba polska opinia publiczna nie znała zanim, znaczy i do dzisiaj nie jest z nim chyba zbyt dobrze zaznajomiona. Ja muszę przyznać, że nie zrobiłem A jest kwerendy. jeszcze P, No Professional. tak, World, WPATH, tak. tak, World Professional Association Association. of Trans, coś tam, Transgender Health chyba, czy jakoś tak? Transgender Tak, Health. otóż Mnie to. się podoba to Transgender Health, czyli zdrowie transpłciowe, ponieważ dla mnie to jest idealne drewniane żelazo. No, No, w tak, każdym sensie tak. no bo co? No bo jeżeli nie zrobią tranzycji, no to ich ciała są zdrowe. Jeżeli zrobią tranzycję, no to się pojawia szereg kłopotów zdrowotnych. No i tak, i No wtedy i. mamy zdrowie transpłciowe. No tak, Tak. to jest to rzeczywiście Czyli jakaś. trzeba wtedy odwracać skutki tego, co. No nie, okej, zgoda. No, jakby na pewno jest również ten element obecny w całej tej takiej dziwacznej konstrukcji. No natomiast, jako się rzekło, no Polacy o tym, Polki i Polacy o tym może zbyt wiele jeszcze nie słyszeli, ze względu na to, że to jest w ogóle bardzo mało obecny temat w mediach, pomimo tego, że jest no dosyć skandaliczny, tak jak zauważyłem na samym początku. A chodzi o to, że na początku bieżącego miesiąca, no, doszło do wycieku, przecieku różnych informacji, które no, stanowią 90% z nich, to jest komunikacja pomiędzy osobami, które są w tej organizacji i które komentują po prostu procedury medyczne, które są albo przez nią rekomendowane, albo przez tą organizację zostały jakoś tam częściowo wszczęte, czy finansowane, czy no, dzieją się w każdym razie pod jej auspicjami. I oczywiście to wywołało no, gigantyczny skandal ze względu na, no, no, na treść tych rozmów. To Łukasz, może zechcesz streścić tutaj najważniejsze kwestie, te, które zrobiły na tobie największe wrażenie i te, które zapamiętałeś. No więc ja bym zaczął od tego, że organizacja, ja będę wymawiał WPATH, że ta organizacja, ona zrzesza aktywistów trans, prawników, seksuologów, psychiatrów, psychologów, chirurgów i endokrynologów, czyli generalnie te zawody, które się zajmują zmianą płci, czy też tranzycją płciową. I to nie jest jakaś tam organizacja wzięta znikąd, to jest organizacja, z której czerpie, z której standardów wytycznych dotyczących zmiany płci czerpie Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, czerpie Światowe Towarzystwo Endokrynologiczne, czyli Endocrine Society, czerpie Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne czy Pediatryczne, w Polsce Amerykańskie Towarzystwo Seksuologiczne. Organizacja ta propagowała i nadal propaguje zmianę płci u osób niepełnoletnich, praktycznie prawie że na żądanie, dosłownie z jakimiś minimalnymi badaniami, obserwacjami. Ja nawet przepraszam, że ci tutaj przerywam, ale chcę, żebyście się do tego odnieśli, ty i ty, bo wiele było takich spostrzeżeń, obserwacji publicystycznych, no, w toku tej dyskusji, która powstała od 4 marca, gdzie no, kilkuletnie, kilkunastoletnie dzieci były przeprowadzane do tych lekarzy i po 9-minutowych, czy tam 5- czy 7-minutowych, no, mniej niż 10 minut konsultacjach, były natychmiast dostawały recepty na hormony i były kierowane na różne badania, więc to tylko tak wrzucam tutaj dodatkowo jako punkt No, obserwacyjny. tak to wygląda i w Polsce zresztą też doskonale wiem, że są takie przypadki, że one nie są wcale rzadkie. Natomiast jeżeli chodzi o WPATH, no to pierwsze, co bym podkreślił, to to, że to jest organizacja bardzo wpływowa, że różne systemy ochrony zdrowia, nie wiem, brytyjskie NHS, szwedzka służba zdrowia do 2022
23 roku, one wszystkie bazowały na tych wytycznych tego WPATH. No i w Polsce tutaj te Polskie Towarzystwo Seksuologiczne też na nim bazuje i też je tam promuje w różnych poradniach i tak dalej. U nas nie ma odgórnego systemu, jak postępować z osobami z dysforią płciową, natomiast jest to na takim rozproszonym poziomie właśnie propagowane. No i oni, ci ludzie z tej organizacji WPATH propagują nadal, po pierwsze, i polecają zmiany płci osób niepełnoletnich, w tym nawet małych dzieci. No tak, była mowa o jakiejś dziewczynce, która rozpoczęła terapię hormonalną w wieku 4 lat, więc No, to. takie przypadki też się zdarzają. Operacja chirurgiczna również w bardzo młodym wieku niepełnoletnim, aczkolwiek do tak aż takich wcześniej jak 4 lata to nie słyszałem. Natomiast w bardzo młodym, niepełnoletnim wieku już tak. I organizacja ta, ona, warto podkreślić to właśnie, że WHO swoje standardy, bo tam często transaktywiści się powołują na WHO, że WHO poleca to, to i to. I tak naprawdę to, co mówi WHO na temat transseksualizmu, zmiany płci, to właśnie to jest zaczerpnięte z tych No, standardów copy and WPATH. play, tak? Kopiuj wklej, plus minus Copy kopiuj wklej. No i ta organizacja WPATH, co wyciekło z tej organizacji, wynika z tego, a to były pliki z dyskusjami na wewnętrznej grupie czy and play. forum, E-maile, tak. i e-maile, i też nagrania wideo z wideokonferencji ich. No i tam co z tego wynika? Wynika po pierwsze, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nie ma żadnych badań klinicznych, które potwierdzałyby to, że zmiana płci jakkolwiek ma jakiekolwiek lecznicze działanie, no bo nie ma tak naprawdę ani jednego badania klinicznego randomizowanego z kontrolą i tak, z próbami kontrolnymi, które by pokazywało, i takiego trwającego określony czas, nie wiem, minimum 5 lat, a tak naprawdę powinno trwać w przypadku tym konkretnym, takiego konkretnego badania jakieś 10 lat. Powinno to być badanie podłużne, czyli nie jakieś bardzo króciutkie, ale że regularnie co kilka miesięcy przez ileś tam lat badamy ludzi. Nie ma ani jednego takiego badania, które by potwierdziło, że zmiana płci komukolwiek pomogła. Za to badania kliniczne, które mamy ze Szwecji, Francji, Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych pokazują, że w trakcie i po zmianie płci, po pierwsze, osoby takie, które się temu poddają, mają dużo wyższy odsetek samobójstw, wyższą depresję i wyższe zaburzenia lękowe. Oczywiście transseksualiści, aktywiści mówią, że to jest wina nietolerancyjnego społeczeństwa i że to jest przyczyna tego, że oni, ci ludzie tak się źle czują. Natomiast to jest nieprawda, ponieważ takie wyniki osiągane są również w Holandii, w bardzo liberalnych Stanach Zjednoczonych, czy w Szwecji, więc i w bardzo liberalnych, otwartych miastach, więc to absolutnie tak nie działa. Poza tym te hormony, które oni przyjmują, i blokery dojrzewania, blokery własnych hormonów płciowych, no to też badania pokazują, że te hormony powodują zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, problemy z procesami poznawczymi, więc jakieś problemy z pamięcią tego typu No, rzeczy. u kobiet to takie coś w rodzaju menopauzy, tak? Menopauzy w wieku lat 15. To znaczy to u kobiet i u Wydaje mi mężczyzn się, że to też. też było w tych, Tak. była część tych dyskusji, które Zapy ja zostały tutaj nagrane. przepraszam, że ci przerywam, ale dla mnie to jest właśnie, to jest jedna z najciekawszych rzeczy, tak retorycznie, ponieważ przyjmować na wiarę ten zestaw jakichś takich sprzecznych ze sobą twierdzeń mieliśmy dlaczego? Ponieważ inaczej osoby trans się zabiją. Natomiast tutaj nawet intuicja jakaś taka psychologiczna czy pedagogiczna podpowiada, że jeżeli ktoś ma dysforię, czyli coś podobnego bardzo do anoreksji czy do tych dysmorfofobicznych zaburzeń, że zupełnie nie akceptuje swojego ciała. Te rzeczy pojawiają się w okresie dojrzewania praktycznie zawsze. Czyli absolutnie nie akceptuje swojego ciała. Więc robi się te, blokuje hormony, potem podaje hormony, potem usuwa narządy płciowe wytwarzające hormony, żeby nie trzeba było ich blokować. Następnie się robi operacje, które mają upodobnić do płci przeciwnej. No i oczywiście dysforia nadal jest, ponieważ człowiek płci zmienić nie może. No i Więc te osoby się czują coraz gorzej i gorzej. I żadna afirmacja społeczna tego nie poprawi, ponieważ no po prostu one sobie zdają sprawę. I to jeżeli sobie zdają sprawę, to też dobrze im o ich aparacie poznawczym świadczy. Bo jeżeli dały sobie wmówić, że naprawdę mają inną płeć, to wtedy mają jakieś poważne zaburzenie w postrzeganiu rzeczywistości. Nie no, jasne, to wydaje mi się, że to jest taka no, bardzo istotna kwestia. Natomiast moim głównym jakimś takim problemem etycznym, no jeśli można to tak bardzo delikatnie nazwać, jest fakt, że ci ludzie są absolutnie ci ludzie, którzy tam w tym WPATH są, że oni
z tych rozmów tak wynika i z tej komunikacji, która została ujawniona, że oni są w pełni świadomi tego, że właściwie uczestniczą w masowym wyrządzaniu krzywdy ludziom. I wiadomo, że to dotyczy nie tylko kwestii jakby samych hormonów, ale też tego, co ty powiedziałeś, czyli skutków ubocznych tego leczenia. Wiadomo, że z tej komunikacji wiadomo, że niektóre zabiegi, prawdopodobnie niektóre, no można założyć, że większość, były improwizowane. Znaczy improwizowane, czyli był to po prostu jakaś forma eksperymentu, To, który... przepraszam się, przerwę, ale w ogóle w oficjalnych dokumentach w Komisji Zdrowia UKOM w Norwegii, czy w Szwecji, tamtejszej służby zdrowia, czy w Finlandii, tam w ogóle wprost nazwali to procedurą eksperymentalną, ponieważ, tak jak mówiłem, nie ma żadnych badań klinicznych, które by potwierdzały, że zmiana płci Otóż to. jest wystandaryzowanym procesem medycznym, więc to jest cały czas procedura eksperymentalna. Wszyscy, którzy poddawani są zmianie płci, i dzieci, i dorośli, są poddawani procedurze eksperymentalnej. Okej, ale bo chciałbym, żebyś ci się odniesie właśnie do kwestii tego, że tak, to jest procedura eksperymentalna, ale rozumiem, że w procedurze eksperymentalnej, medycznej czy jakiejkolwiek innej natury, tam gdzie ludzie uczestniczą, no to mogą oczywiście, dając świadomą zgodę, no że chcę wziąć udział w takim i takim eksperymencie, jestem poinformowany o ewentualnym ryzyku. No i za to dostają, nie wiem, czy tam wynagrodzenie finansowe, czy coś innego. Natomiast tutaj w ogóle tego elementu nie ma, to znaczy nie ma tego obszaru, w którym można udzielić zgody, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, bo tutaj też jest jedna z kwestii, która no, stała się główną osią, powiedzmy, kontrowersji po tym, jak te pliki, te nagrania wideo ujrzały światło dzienne, że to dotyczy bardzo często ludzi, którzy są niepełnoletni albo którzy nie mają nie mają zasobu psychicznego ze względu na przykład jakieś zaburzenia albo coś takiego, nie mają zasobu psychicznego, żeby taką zgodę Tak. wydać. Więc to jest dla mnie no, jakieś zinstytucjonalizowane zło. Przepraszam za tę. No na przykład osoby z zespołem Downa, tak? No, między innymi, tak. Nie tylko, ale Czy osoby ze właśnie schizofrenią, tak. schizofrenią, autystyczne, borderline. Poza tym ludzie, którzy już zaczynają brać te blokady dojrzewania, oni już zaczynają mieć te efekty depresyjne i zaburzeń lękowych, więc oni też już nie są w stanie wydać świadomej zgody na coś takiego. Także w zasadzie tutaj rozpoczęcie tego procesu poprzez te blokady własnych hormonów płciowych jakby zarazem z automatu blokuje możliwość wydania świadomej zgody na cały dalszy proces. No i też jest to zaprzeczenie oczywiście tej najważniejszej zasady lekarskiej, medycznej, etycznej, primum non nocere, czyli no, po pierwsze nie szkodzić. No to tutaj mamy to właściwie wyrzucone w ogóle z całego kanonu tego. Tak, dokładnie. Świadomą zgodę na procedury i nie szkodzić, to mamy wyrzucone. Znaczy tutaj mam takie wrażenie, że jedyna rzecz, która no, nie jest de facto tak jednoznacznie szkodliwa dla zdrowia, chociaż oczywiście go nie polepsza, no to jest po prostu sterylizacja, ponieważ wszystkie procesy wchodzące w skład tranzycji, zarówno blokery, jak i hormony płci przeciwnej, jak i operacje na przykład wycięcia macicy, Jąder. czy jąder, tak, one wszystkie pozbawiają płodności. No więc można powiedzieć, no niektórzy ludzie nie chcą być płodni. Dobrze, uważam to za dosyć kontrowersyjne, jeżeli na przykład osoby lat 18 chcą się wysterylizować, ale no jakoś możemy uznać, że o tym decydują. Ale to jest przedstawiane inaczej, że to nie są osoby, które chcą się pozbyć płodności, co no też jest podejrzane, bo jest jednak odebraniem czegoś temu ciału, odebraniem jakiejś zdolności, ale tutaj to jest pokazywane, że oni są, jakby, że oni muszą dokonać tej sterylizacji, bo inaczej albo się zabiją, albo będą głęboko nieszczęśliwi, czyli ten proces ma sprawić, że będą rozkwitać. To jest bardzo często powtarzane. I sam fakt, że wcale nie rozkwitają, że część żałuje, część nie żałuje, ale ma problemy ze zdrowiem. Zresztą no, nie żałuje krótko, potem nie wiadomo, co się dzieje, bo moim zdaniem, ty powiedziałeś, badania powinny trwać 10 lat, moim zdaniem powinny trwać 50 lat. No to Że tak ona... kliniczne 10, ale takie oczywiście powinny być demograficzne, które Tak. powinny trwać kohortowe 50, oczywiście. I tutaj istnieje podejrzenie, że w ogóle. Jeżeli by zrobić takie kompleksowe badanie do końca życia tych osób, to wynikłoby, że na przykład wszyscy żałują. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, No jestem tak, tylko to, od że oni badań żałują, oczywiście, społecznych, tylko to, czy tak? oni żałują, czy nie, to w ostatecznym rozrachunku jest oczywiście kwestia jakaś tam etyczna, ale z punktu widzenia medycznego, no to można powiedzieć już No teraz, ich ciało zostało no pogorszone, tak. tak, właśnie. I tutaj drugi problem medyczny, przepraszam, nie medyczny, tylko właśnie moralny, który my często poruszamy, no to jest kwestia tego, w jaki sposób powinien zachować się lekarz w sytuacji,
sytuacji, kiedy dorosły, zdrowy człowiek, załóżmy, że nie ma żadnej tam dysforii, niczego, przychodzi i mówi, proszę mi uciąć prawą rękę, Tak, no chociaż ona właśnie. jest sprawna. I to jest nie, a tutaj mamy sytuację, w której w ogóle tej dyskusji nie ma, tylko się ją, no, z automatu kasuje i wchodzi się w te jakieś afirmatywne bajki ideologiczne. Czy uważacie, że to będzie miało jakikolwiek wpływ na to, w jaki sposób te środowiska, które popierają tego rodzaju działania, że oni zmienią jakoś może swoje nastawienie, uwzględnią w ogóle te rzeczy, które tutaj zostały ujawnione w trakcie tych poszukiwań dziennikarskich, czy to po prostu zostanie przeczekane? Poza tym, że ci ludzie są świadomi tego, że ten eksperyment, że to jest eksperyment medyczny, na który nie ma żadnych dowodów skuteczności, to wynikało też z tego właśnie to, co powiedziałeś, że nie ma świadomej zgody. Tam w ogóle bardzo ciekawy był przykład seksuologa z Toronto, bodajże z Kanady, który wprost wypowiadał się, że on, kiedy tłumaczy osobom nieletnim, jak je będą następstwa podawania blokerów dojrzewania i hormonów płci przeciwnej, to czuje się, jakby mówił jak do ściany. I tam nawet przytoczył, że on po prostu rozmawia do osób, które nie miały jeszcze liceum, biologii w liceum. A, to jest tak, to Więc. rzeczywiście jest bardzo ciekawe, że one jeszcze nie wiedzą, co to jest macica albo coś takiego, dlatego że po prostu się tego nie nauczyły, No nie uczyli właśnie, tego więc na oni maturze. nie wiedzą, one w ogóle nie wiedzą, co to znaczy, a im się już o takich rzeczach mówi, i one oczywiście nie są w stanie wydać świadomej zgody. To a propos świadomej zgody, ale poza tym, na przykład bardzo kontrowersyjne jest też to, że ludzie z WPATH i w ogóle to środowisko takie propagujące zmianę płci, oni uważają, że jeżeli ktoś ma autyzm albo schizofrenię, albo chorobę afektywną dwubiegunową, borderline, dysmorfofobię, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne czy PTSD, to że on i tak powinien móc zmienić płeć, jeżeli tego chce. No Natomiast. tak, bo zmiana płci pomaga na wszystko, jak wiemy. To Tak, jest tak. taka tutaj część tego. No i no, Czymś dobrym. no właśnie. I z tych rozmów wynikało, że z tych wycieków, z tych rozmów z wycieków wynika, że ci ludzie z WPATH polecali zmianę płci nawet u osób, które mają dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, czyli tak zwaną osobowość mnogą. I tam była cała dyskusja o tym, że jeżeli taka osoba ma te alternatywne tożsamości, to jeżeli któraś z tych alternatywnych tożsamości ma płeć przeciwną do swojej prawdziwej płci, to że powinno się takiej osobie zmieniać płeć. Więc pokazuje To to trzeba to. wtedy porozmawiać ze wszystkimi tymi osobami, jak rozumiem. No tak. Albo wszystko trzeba wielokrotnie zmienić płeć, no nie wiem. Mamy prima aprilis, ale prawda jest taka, że oczywiście inaczej się zupełnie leczy to zaburzenie niż poprzez zmianę płci. Więc no i też te kwestie tych następstw medycznych, że ci ludzie wiedzą, że to powoduje nowotwory, że to powoduje depresję, osteoporozę, że to powoduje guzy mózgu, choroby nerek i tak dalej, choroby serca. Więc to wynikało z tego wycieku. No i to No to wstrząsnęło. był jeszcze jeden skandal z tymi. Z tym takim forum A, pedofilski. fetyszystów, tak. Tak, tam był jeszcze pedofilski skandal 2 lata wcześniej. W tej organizacji był pedofilski skandal. Ta organizacja zaczęła. To jest po prostu tak idiotyczne, ja to zaraz powiem. To jest tak idiotyczne, że każdy by pomyślał, zdrowy człowiek, że to pewnie jest jakiś wymysł jakichś szaleńców albo prowokatorów, ale naprawdę tak było, że organizacja WPATH zaczęła propagować, żeby obok tych wszystkich tożsamości płciowych typu gender fluid, agender, bigender i tam tożsamość, te wszystkie różne dziwactwa, żeby dodać do tego eunucha, czyli kastrata. I w ten sposób uzasadniać kastrowanie nieletnich chłopaków. No i się okazało, i wtedy ta autorka, dziennikarka śledcza Glik, się ma na nazwisko, która współtworzy magazyn Redux, przez 2X pisane, ona zrobiła jeszcze, i współredaktorki zrobiły śledztwo dziennikarskie, w wyniku którego okazało się, że ludzie powiązani z tą organizacją WPATH byli na forum pedofilsko-sadystycznym, na którym fantazjowie czytali i pisali opowiadania na temat kastrowania młodych chłopców, zabijania ich i tak dalej. Zresztą ostatnio ona w wywiadzie, ta autorka tego śledztwa Glik, przyznawała, że w wywiadzie dla Tygodnika Wprost, bo tutaj w Polsce też udzieliła wywiadu, przyznawała, że niektórzy z tych ludzi w tej chwili siedzą w więzieniach właśnie za krzywdzenie dzieci. No więc. Więc moim zdaniem to jest tak, że to, że WPATH i w ogóle to środowisko trans propaguje zmianę płci, to nie jest tylko kwestia tego, że oni na tym zarabiają, na tych operacjach, na tych konsultacjach, diagnozach i tym wszystkim, ogromne pieniądze, ale też to jest kwestia tego, że no po prostu ci ludzie chcą zatrzymać dojrzewanie płciowe u dzieci, żeby jak najdłużej miał jak najbardziej dziecięce cechy płciowe, no bo pedofilów to po prostu podnieca. Dlatego też, i to nie jest jedyny skandal w środowisku trans pedofilski, bo tam i w organizacji Mare Minds w Wielkiej Brytanii i wiele, wiele innych było skandali pedofilskich. Także być No może. tak, to być może to jest temat na jakiś osobny program i osobną dyskusję, żeby to Znaczy wszystko nie, no jakoś bo to tutaj tak trochę zreferować, ale. wygląda, jakbyśmy straszyli tą seksualizacją dzieci i innymi takimi rzeczami.
Niemniej jednak to się zdarza i się zdarza właśnie w organizacjach dotyczących transpłciowości. No, myślę, że nie tylko, ale no Nie to no tak. tylko, oczywiście, że nie tylko, ale tutaj jest, no bo tak, na przykład mamy, no, powszechna zgoda panuje na to, że wielkim tuszowanym skandalem Kościoła katolickiego było molestowanie dzieci. I tutaj, no i czasem tak mówiono, no ale przecież to tak w sumie nie było tak dużo ludzi. No oczywiście, że no, nie każdy ksiądz to robiło, nie wiem, 1 na 1000 albo coś takiego, ale to już dawało dużą sumę krzywdy. No i tutaj jest podobnie, nie wiem jak te procenty się układają, no ale jeżeli ktoś mówi, no dobrze, ale to są jakieś marginesy, to jest jakiś nieważny problem, no to możemy powiedzieć, no jeżeli odkrywamy, że część zwolenników tych tranzycji na życzenie osób niepełnoletnich, które zresztą propagują te tranzycje u nieletnich, no bo jak to się rozwija przez media społecznościowe? Oczywiście, że tak, że jacyś dorośli to propagują. No i tutaj mamy ten problem właśnie, że rodzicom powinna się zapalić czerwona lampka, że tutaj dziecko wchodzi na taki obszar, w którym może spotkać bardzo różnych ludzi, z których cele mogą być, no właśnie takie, żeby to dziecko zostało Wykorzystać, no po prostu. wykorzystane, No tak. tak. Więc no tutaj chodzi mi o takie coś, że no musimy mieć pewną taką, no, ostrożność, czy rzeczywiście czytać takie doniesienia. No, ale to i kogo do nich dopuszczać? Przepraszam, zaraz ci oddam głos, tylko chcę zauważyć jedną ważną, moim zdaniem, tutaj różnicę, jeżeli chodzi o kwestię tej systemowego problemu w kościele katolickim, czy w ogóle tam w jakichś kościołach chrześcijańskich, bo to rozumiem, że dotyczy protestanckiego. No to też islamu, pamiętajmy, tylko tam jest afirmowane. Okej, no dobra, to w porządku. No to nie chciałbym z tego robić jakiejś teologicznej dyskusji, chcę tylko zauważyć taki niuans polegający na następującym rozróżnieniu. Otóż w kościele, i to przynajmniej ja czytałem takie ekspertyzy, no być może znacie jakieś inne, ale czytałem takie ekspertyzy, że to są zachowania tych księży, którzy seksualnie molestowali nieletnich dzieci i tak dalej, wynikające nie z tego, że oni mają jakieś zaburzenie, czy jakąś tam, nie wiem, preferencję, czy taki jakiś profil, że oni są po prostu pedofilami i ze względu na to, że tacy są, no to dążą do tego, żeby zrealizować jakiś ten swój popęd właśnie w taki sposób, jak było to relacjonowane, jeżeli chodzi o różnych mniej lub bardziej ważnych funkcjonariuszy Kościoła powszechnego. Natomiast tutaj wygląda na to, przepraszam, że oni nie są tacy, tylko ze względu na to, że jest taki bardzo jasno zhierarchizowany i bardzo o bardzo czytelnej architekturze ta hierarchia tam występuje, i że oni mają taką władzę, i że ze względu na to, że oni no, są ograniczeni poprzez celibat i różne te kwestie, które no, narzucają księżom, jeśli chodzi o sposób codziennego funkcjonowania, no tam jakieś pisma, czy nie wiem, katechizm kościoła, czy jakieś inne regulacje religijne, no to oni nie mogą w sposób normalny realizować swojej seksualności. No i ze względu na te okoliczności ich skłaniają do tego, i ta władza, którą mają, i te wszystkie inne elementy tego układu skłaniają ich do tego, że oni mogą sobie pozwolić na coś takiego, i wtedy to występuje, no, No ale czy tutaj mniej lub bardziej, a występuje? tutaj występuje, ale tutaj moim zdaniem występuje nie ze względu na to, że ci ludzie właśnie są po prostu zamknięci w jakiejś takiej, no, powiedzmy, trudnej architekturze, która zaburza normalny rozwój seksualności ludzkiej, tylko oni to robią właśnie z własnej nieprzymuszonej chęci i woli, wiedzeni własnymi jakimiś preferencjami, no, które są oczywiście związane z tym, że ktoś musi być ich ofiarą. Czy to ktoś musi być okaleczony, czy ktoś musi być właśnie wykastrowany chemicznie. W ogóle różne ruchy domagające się dostępu dorosłych mężczyzn, czy też dorosłych osób płci męskiej do dzieci, no w ogóle należy podejrzliwie do tego podchodzić. No tak. No bo tutaj te, no my często o tym mówimy, no te jakieś drag queens, które wykonują jakieś tańce niesamowicie takie wyzywające Pornograficzne. przed dziećmi i zawsze chcą przed dziećmi, się ludzie pytają, a dlaczego w domu starców nie dadzą? Więc to jest jakiś dostęp do dzieci właśnie, taki, który nie może być skrytykowany
zdenerwowany, bo będzie się przecież transfobem, czy tam. To jest właśnie, to jest ta chęć przejęcia szkół, czyli też dostępu do dzieci. Dlaczego powiedziałam dorośli mężczyźni, czy tam dorosłe osoby płci męskiej? Ponieważ kobiety znacznie, znacznie rzadziej, ale tak naprawdę z 1000 razy rzadziej, wykazują fetyszystyczne, znaczy te parafilie jakieś i bardzo, bardzo rzadko mają pedofilskie jakieś Skłonności, rozumiem. skłonności. Jest w ogóle bardzo ciekawa hipoteza, tylko podkreślam, że to jest hipoteza, że u kobiet pedofilia może się realizować właśnie w ten sposób, że one chcą okaleczać swoich synów i ich kastrować. Więc taka pośrednia, takie pośrednia, pośredni efekt pedofilski u kobiety. Oczywiście To to nadal jest ciekawe, bardzo tak. rzadkie, u kobiet jest bardzo rzadka pedofilia, ale jak już występuje, to może występować właśnie w takiej formie. Znaczy, ja słyszałam, że na to mówią, że to jest syndrom Münchhausena by proxy, Tak. czyli takie symulowanie choroby, żeby leczyć, symulowanie choroby dziecka, żeby je leczyć. Tak. No tak, ale to wydaje mi się właśnie, że, bo chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, do kwestii omówienia, powiedzmy, ideologicznego, bo mi się wydaje, że to jest tutaj sprawa, no, wyjątkowo ważna ze względu na siłę rażenia tego wszystkiego. To znaczy, mamy do czynienia rzeczywiście z jakimś tutaj ideologicznym obłąkaniem, którego, no, ofiar już jest bez liku. To znaczy, nie chodzi tylko o to WPATH, ale też to Mermaids i te wszystkie inne organizacje, które, no, zajmowały się, powiedzmy, działaniami z podobnego spektrum. I o ile kwestia dostępu do szkół, na przykład, albo czy tam, nie wiem, placówek oświatowych, albo wychowawczych, czy coś takiego, no to oczywiście z punktu widzenia tego, co ty powiedziałeś, czyli dostępu tych różnych, no, po prostu nienormalnych mężczyzn do dzieci, masowego dostępu, no to jest oczywiście pewne niebezpieczeństwo o charakterze i kryminalnym, i takim praktycznym zupełnie. Natomiast z drugiej strony mamy też niebezpieczeństwo o charakterze ideologicznym. I mi się wydaje, że tutaj jest kwestia, że tu musimy porozmawiać i o szkołach, i o mediach, i w ogóle o ludziach, o opinii publicznej, między innymi w Polsce zresztą, która uchodzi za jakąś bardzo konserwatywną, no, ja sobie mówiąc, ale zaraz o tym powiemy. Tylko tak. Słuchajcie, no, w szkole, szkoła to nie jest właśnie nie tylko dostęp do dzieci, to jest też rozsadnik, może być znakomity rozsadnik takiej ideologii, bo to jest rozsadnik, to są tak młodzi ludzie, których się formatuje w ten sposób, no i właśnie opowiada im się, że to jest, no, nie wiem, dobre, nowoczesne, fajne, no zwłaszcza w naszej, właśnie tutaj, przy naszych szerokościach geograficznych, to chwyta znakomicie, zachodnie, europejskie, Nie nowoczesne, no, konserwatywne. tak, nie postępowe, ojojoj, to jest jedno, a druga rzecz to jest to, że te dzieci zanoszą to też do rodziców, którzy okazują się, rozmawialiśmy o tym w poprzednim programie, wyjątkowo mało elastyczni, jeżeli chodzi o to, No bo usłyszeli, że trzeba bo podążać za usłyszeli, właśnie, dziećmi. i tutaj wprowadzam element medialny, dlatego, że skąd to usłyszeli? Z Gazety Wyborczej, z Wysokiego Obcasu, z Noizu, albo jakichś innych tam podobnych, no, groteskowych, przepraszam, platform. I wydaje mi się, że musimy na to spojrzeć trochę pod tym kątem, dlatego, że te wszystkie badania, jeżeli chodzi o to, znaczy badania, przepraszam, te procedury, te rzeczy, te procesy, które wszczynało WPATH i organizacje pokrewne, to, co zostało ujawnione, to jest ewidentnie ideologicznie podyktowane. Harry Benjamin, niemiecko-amerykański endokrynolog, który, no, kojarzony jest z jakimiś pionierskimi pracami w dziedzinie opieki zdrowotnej i tożsamości osób transpłciowych. To jest człowiek, który się urodził w XIX wieku, pod koniec 1885-1986, czyli umarł, no, 40 lat temu. Więc, a w 79, czyli pod koniec życia, założył tę organizację WPATH. No to jest osoba, która już sama w sobie, jej kariera jest dosyć podejrzana, chociaż faktem, że, no, podejrzany założyciel, ale i tak o wiele mądrzejszy niż to, co później jego uczniowie twórczo rozwinęli. To raz. A sprawa druga, no to kwestia też finansowania. No tu mamy, ja znalazłem takie informacje, które wydają mi się, no, naprawdę dosyć frapujące. No, tylko w tym roku, a nie mamy jeszcze połowy tego roku, ta organizacja WPATH zarobiła 2 miliony 554 dolary, 554 tysiące 88 dolarów. No to aż się 88 doliczyli, nawet nie 100, 88, a mamy dopiero początek, no, prima aprilis, tak? Więc pierwszy kwartał. No ciekawe, ile to jeszcze, no, nie wiem, jak to po tym skandalu będzie, ale no, można by tak założyć statystycznie, no, że oni przez te następne kolejne kwartały zarobiliby co najmniej tyle samo. No ale, więc to mówimy o bardzo wpływowym, bardzo bogatym środowisku, no, które jest umocowane globalnie, instytucjonalnie i nawet tworzy jakieś tam standardy opieki, złote standardy i tak dalej. No, jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju inwestycjami, no to moim zdaniem w tej, powiedzmy, systematyce, w jakiej funkcjonujemy, trudno nie doszukiwać się, że tam musi za tym stać jakiś interes. To był człowiek, który przypłynął do Stanów Zjednoczonych chyba jeszcze w pierwszej połowie XX wieku i on był znany między innymi ze współpracy z lokalnymi szarlatanami, tam chyba okolicy Nowego Jorku, tego typu, w leczeniu gruźlicy. Także, no, to jest człowiek, który raczej miał powiązania szarlatańskie bardziej niż medyczne, chociaż tak miał wykształcenie medyczne.
No ale to się, jak wiemy, się nie wyklucza, są lekarze propagujący szarlatanizm. I on właśnie propagował tą zmianę płci, ale jednak miał jakieś tam z tyłu głowy poczucie, że powinna ona być pod wpływem badań naukowych, diagnostycznych przeprowadzana. Znaczy najpierw diagnoza, jakieś tam badania psychiatryczne i tak dalej, a dopiero potem zmiana płci. Chociaż też trzeba podkreślić, że sama diagnoza transseksualizmu jest totalnie subiektywna. To nie jest tak, że mamy jakiś skaner mózgu, który nam powie, że ktoś jest transseksualny, albo badanie krwi czy genetyczne, które nam powie, czy ktoś jest trans, czy nie. To jest po prostu tak, że jeden psycholog powie, że to jest transseksualizm, czy dysforia płciowa, a drugi powie, że nie ma, trzeci powie, że to jest borderline i dysforia jest skutkiem borderline, a czwarty jeszcze coś tam innego wymyśli. Więc nie ma takich ścisłych badań, które by to pokazały. Natomiast no, generalnie on był tam jakimś zwolennikiem tego, żeby jakieś tam badania, jakaś wywiad kliniczny, obserwacja była. A obecnie WPA ATH jest już za tym, żeby to było niemalże na żądanie. Na zasadzie tylko, że trzeba zapłacić tym ekspertom WPA ATH za wystawienie papierka. Ale jeszcze radykalniejsi są transaktywiści, którzy uważają, że już w ogóle nie powinno być czegoś takiego jak wystawianie tego papierka, no bo oni muszą za to płacić tym lekarzom powiązanym z WPA ATH czy stosującym standardy WPA ATH. No i także ten Benjamin, on z jednej strony był szarlatanem, ale z drugiej strony i tak był dużo Był większym szarlatanem umiarkowanym. był umiarkowanym szarlatanem i jakieś tam mającym jakieś tam resztki rozsądku w porównaniu do tych współczesnych działaczy WPA ATH i no i transaktywistów i organizacji transaktywistycznych. No, ja tylko Ja powiem. może jeszcze A, okej, to było. może jeszcze powiem słowo o szkołach, bo no tutaj ostatnie odcinki mieliśmy na temat szkół i mieliśmy na temat tego, co nad tego woke'u antyszkolnego, czyli tego wprowadzania do szkół, no właśnie elementów takich, które no są przeciwko jakby temu egalitarnemu takiemu celowi szkół. Czyli no właśnie takie, że każdy ma realizować w szkole jakąś swoją niepowtarzalną indywidualność, wolność robienia wszystkiego, no takie rozbuchane ego właściwie. Też się mówi, że jeżeli dziecko jest wynikiem wychowania przez tak zwanych helikopterowych rodziców, to są rodzice, którzy nie stawiają mu ram i granic. To są też rodzice, którzy w jakimś sensie są obojętni wtedy, kiedy trzeba się tutaj zająć tą odpowiedzialnością, ale są też nadskakujący, czyli mają właśnie takie poczucie, że oni się najbardziej zbliżą do dziecka, kiedy będą uczestniczyć w jego hobby, kiedy będą za nim podążać, kiedy nie będą mu mówić nie, kiedy będą wprowadzać wszędzie jakiś taki, że ma równy głos w decyzji takiej, czy posprzątać mieszkanie, czy nie, i tak dalej. I tutaj właśnie tu nachodzi jedno na drugie, bo oczywiście w tym woke'u takim antyszkolnym, co nawet widzimy po tytułach, no tych, których tam poprzednio omawialiśmy, Maja i Marceli, no to tam jest ciągle nie jesteś skazany ks na szkołę, nie jesteś samy ks, czyli takie przekonanie, że właśnie oni przemawiają do tych najbardziej wartościowych uczniów, czyli tych, którzy nie identyfikują się binarnie. I oni będą wyzwalać tę ich prawdę przeciwko tej nieprawdzie szkół. Tylko, że właśnie tutaj, no to wygląda jak taki celowy lub nie, bo pewnie celowe to nie jest, program zniszczenia powszechnej szkoły, żeby na to miejsce weszła, no jakaś taka gęstwina różnych Nie, no propozycji. ideologiczna pulpa, bo mi się wydaje, Tak. że to o to chodzi. Czy... Ale prywatyzacja, na pewno też No tak. prywatyzacja i Ale szkoła cyfrowa. Magda Archacka poprzednio mówiła o czymś takim, że ci rodzice zamożni, którzy bardzo dobrze funkcjonują w tym systemie zarabiania i w ogóle i się nauczyli trzymać dyscyplinę, ci rodzice przekonani przez tych ekspertów takich internetowych, że będą dobrymi, postępowymi rodzicami, jeżeli dzieciom na to wszystko pozwolą, no ci rodzice ładują swoje pieniądze w przedsięwzięcia właśnie, które najpierw przedsięwzięcia, które wszystko tam Tak, jest, tak, tak? tak. Siedzimy po turecku, mówimy do siebie po imieniu, Ładują pieniądze w swój przywilej i swoich dzieci, tak wyładują naprawdę. swój przywilej, Patologiczny przywilej. potem się okazuje, że ta szkoła nie działa, bo na przykład niczego nie uczy, no to idą, Ale trzeba to do chodzić. takiej tradycyjnej wysyłają z dyscypliną, Klasy ale katolickiej. tak, oni sobie mogą na to pozwolić. Te dzieci mogą sobie pozwolić na to, że pochodzą do szkoły, która ich nic nie nauczy, że nie zdadzą do następnej klasy, że zmarnują kilka lat. Że Wszystko jedno. będą mówić o
sobie, że tam mają końcówkę X albo coś Tak, takiego, tak? natomiast dzieci z klasy robotniczej, zwłaszcza chłopcy, bo odrzut szkolny jest większy wśród chłopców, nie mogą sobie na to pozwolić. Raz wypadną, to już będą po prostu, no, idą do pracy albo jakoś tam inaczej zarabiają. Po prostu szkoła ich wyrzuca. Ja odczuwam wielki żal, że wszyscy ci, którzy to głoszą, są i bardzo lubią mówić o przywilejach i innych takich rzeczach, są na pozycji Tak, uprzywilejowanej. oczywiście, ale też są proponentami pewnej ideologii, która mi się wydaje bardzo niebezpieczna, bo to, co wy tutaj powiedzieliście i to, o czym mówiła Magda Rachacka, ja się z tym absolutnie zgadzam i się pod tym podpisuję, że to jest próba usunięcia szkoły z przestrzeni publicznej, no to najkrócej mówiąc. I oczywiście za tym idzie prywatyzacja, komercjalizacja i wszystkie te różne inne patologie. Natomiast mi się wydaje, że to jest jedno oblicze tego wszystkiego, bo druga kwestia to jest też próba narzucenia nowej ideologii, masowej ideologii u podstaw, które, albo jedną z podstaw, której to są ciągłe eksperymenty z ludzką seksualnością. I to jest coś szalenie niebezpiecznego i zastanawiam się, no, czy wy w ogóle dostrzegacie jakieś inne takie źródła, bijące serca tej nowej ideologii, no poza Partią Demokratyczną w Stanach Zjednoczonych, No, którą pod tym względem. seks Edam. No tak, oczywiście, no ale chodzi mi po prostu o to, że to jest, no, Partia Demokratyczna, a Sex Ed, no to jest jednak, są dwa różne kalibry, powiedzmy, Tak. oddziaływania takiego globalnego. I oczywiście te nasze tutaj lokalne, możemy to zaraz też pokrótce omówić, kto się tym zajmuje, bo wydaje mi się, że nawiązując do twojej wcześniejszej wypowiedzi, a propos tego, czy właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam wchodzą do szkół z takim przekazem, no to są tylko właśnie jacyś konkretni wysłannicy tej czy innej organizacji. A ja mam wrażenie, że ze względu na ideologiczny profil tego całego przedsięwzięcia, to mamy do czynienia z tym, że to powoli przez media i przez sieci antyspołecznościowe i tak dalej przenika do wszystkich. I ci, którzy byli kiedyś przytomnymi edukatorami seksualnymi, którzy, nie wiem, no, szli i do jakiejś klasy albo do jakiejś szkoły, gdzie, no nie wiem, obserwowano jakiś problem i próbowali po prostu przekazać wiedzę dotyczącą właśnie tego, w jaki sposób, no, gospodarować i zarządzać w ogóle tymi kwestiami, które wynikają z rozwoju właśnie normalnego, naturalnego rozwoju ludzkiej seksualności, no to teraz oni powoli zaczynają się przekształcać. Właśnie to tutaj nie ma tego elementu złej woli albo jakiegoś spisku, ale Tak. pod wpływem tej ideologicznej nawały zaczynają się powoli przekształcać w ludzi, którzy po prostu głoszą jakieś, no, kretyństwa, przepraszam. To opowieści o tych, wiesz, tysiącach, jak to ja mówię, właśnie tysiąca i jednej płci. I w tym sensie rzeczywiście zaczyna się robić coś takiego, że trzeba nasze dzieci chronić, dlatego że nie wiadomo, co ktoś przyjdzie do szkoły i im tam nagada, no. A to może podajmy konkretne przykłady, jeżeli chodzi o Sex Ed, no bo Sex Ed co proponuje? Sex Ed promuje zmianę płci, Sex Ed promuje prostytucję jako normalny zawód. Jak wejdziecie na ich profil na Instagramie, to nie jest tak, że ja sobie tam coś dopowiadam, tylko oni po prostu wprost to robią. Co któryś tam post to jest reklama sztucznych penisów do penetrowania siebie, do masturbacji i tak dalej. Więc po prostu Sex Ed to nie jest w tej chwili żadna organizacja edukacyjna, tylko to jest po prostu jakaś ideologiczno-marketingowa sieczka. No ale tworzy platformę edukacyjną. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o Sex Edzie i o tym odcinku na temat szkoły nieustającej przyjemności. To nie jest tak, że my tutaj, dwoje, czy Magdalena Archacka, z którą robiliśmy ten odcinek, że my jesteśmy przeciwko seksualności, czy przeciwko temu, żeby Chyba nie zaznajamiać można być przeciwko seksualności w Nie, no ogóle, to oczywiście, że jest można być. No, przeciwko. Aha, okej. no można być, no, jeżeli ktoś uważa, że powinno się zachować ascezę, no w niektórych religiach tak jest, no to. No, Okej, w tym sensie, ogólnie. ale tutaj chodzi o to, że ja zawsze byłam bardzo za edukacją seksualną, na przykład właśnie za tym, że orientacja homoseksualna jest dla człowieka naturalna, nie jest szkodliwa i tak dalej. Przede wszystkim edukacja seksualna to było to, jak można, jak nie można zajść w ciążę. Nauka na temat różnych chorób przenoszonych drogą płciową, to są kwestie, o których warto się dowiedzieć, natomiast bez promocji jakichś zachowań wśród tej młodzieży, bo promocja przestaje być jakąkolwiek edukacją. Tutaj no, ta edukacja seksualna to jest tak naprawdę bardzo krótki kurs, bo to nie jest duża wiedza. Taka, bo to nie jest seksuologia przecież. Natomiast no to nie jest znajomość tego, że chcesz kupić sobie page, ale nie wiesz, gdzie wejść w internecie, żeby ten page kupić. A Sex Ed tak traktuje tę edukację, tak? Niech ktoś sobie używa page'a, nie bronię mu tego, tylko to nie jest edukacja żadna. No oczywiście, że nie.
Dobrze, słuchajcie, skoro tutaj tak nam płynnie rozmowa przeszła na ten obszar edukacji, to chciałbym, żebyśmy nawiązali jeszcze tu w obecności Łukasza do naszej poprzedniej rozmowy właśnie z udziałem Magdaleny Archackiej na temat tych ekscesów, które proponują w formie jakiejś publicystyki, czy nie wiem, rozwiniętej publicystyki, bo przecież książki zostały napisane, ci specjaliści od szkoły, ten duet Maj i Marcela. I wydaje mi się, mam takie przekonanie graniczące z pewnością, tam nie śledzę tych ich publikacji, ale że oni chyba się na ten temat akurat, o którym dzisiaj rozmawiamy, nic a nic nie wypowiedzieli. Wypowiedzieli się, no Tak. oczywiście. Przecież Marcela powiedział, że dzięki temu, że w pandemii było to nauczanie takie podobne do chmury, Tak, to było coś okropnego, no to tak, wiem. że dzięki temu osoby trans nie były prześladowane przez szkołę i przez to nie popełniły samobójstwa. Aha, ale przez to cała rzesza dzieci Że musiała zostały tak. zbawione przez A to. mam pytanie, Marcela zrobił jakieś badania na ten temat, czy on sobie tak wymyślił? Nie, oczywiście, że nie zrobił. Teraz mi obaj panowie tutaj grożą, że będą. Ale czy oni się o tym wypowiadali, czy Nie, o nie? tym Właśnie nie, o tym, oczywiście, że tak. nie. Bo to Oni zbyt niewygodne. teraz mi grożą, że ujawnią, jak straszne są moje poglądy, czyli że się z nimi nie zgadzam. Ujawnią tu, ujawnią tam, pracodawcy ujawnią, ujawnią jakimś tam osobom, od których ja mogę zależeć. Więc no to są wielcy zwolennicy niepruskiego Tak, wychowania. tak, tak. Jeden z czasopism wydawanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne chyba z 1,5 roku temu, czy 2 lata temu opublikowało badanie, które z psychologii społecznej, które pokazywało, że właśnie zwolennicy ideologii woke bardzo często, o wiele częściej niż ogół populacji, przejawiają te cechy mrocznej triady, czyli makiawelizm, narcyzm i sadyzm. Więc to jakoś zgadza się z obserwacjami. Znaczy nie, no ja chciałam tutaj sprostować, na mnie nagonki nie ma. Co pewien czas mnie atakują jakieś osoby, które uważają, że mi zrujnują karierę w jakiś prosty sposób, czyli na przykład obsypią kogoś tam jakimiś skargami. No zresztą chyba już o tym mówiłam. No generalnie tak instytucje w Polsce nie działają, na szczęście, żeby takie coś miało znaczenie, ale no więc w porównaniu z tym ta nagonka na ciebie, czyli osobę, która zarabiała w internecie, była znacznie bardziej skuteczna i znacznie bardziej no taka dotkliwa. Tylko że ten modus operandi jest zawsze ten sam. Po prostu jak ktoś się z nami nie zgadza, to nie dyskutujemy. Nie przedstawiamy argumentów, tylko przedstawiamy jakieś takie retoryczne, na ogół ad personam, w samej dyskusji ad personam oraz groźba zaszkodzenia tej osobie w życiu. Bo jeżeli ja krytykuję jakieś poglądy edukacyjne i mówię nawet, że moim zdaniem one są związane z przywilejem urodzenia się w takich, a nie innych rodzinach, to ja tych ludzi nie obrażam, nie wyzywam, nie odnoszę się do ich życia seksualnego, nie odnoszę się do ich wyglądu, no nie robię takich rzeczy, natomiast no dla nich to jest już hejt, dla nich taka krytyka jest nie do przyjęcia, nie można jej w ogóle wziąć pod uwagę, tylko natychmiast trzeba zareagować takimi działaniami, powiedzmy, wojennymi. Czyli niszczyć kogoś w jego, no tam, gdzie można mu zaszkodzić. To jest niesamowite, ponieważ no to bardzo pokazuje opinii publicznej, że mamy do czynienia z kimś, kogo intencja nie jest czysta. Jak ktoś ma czystą intencję, to nie niszczy ludzi, tylko stara się ich przekonać. Tym bardziej, że wie, że ma do czynienia z kimś, kto no ma coś na ten temat do powiedzenia. Zresztą dokładnie tak było z tobą i to była znacznie potężniejsza sprawa niż te mikrokanceliki, które tam mnie co pewien czas dotykają. Mianowicie to, że ty ujawniłeś swoją detranzycję, a następnie ci ludzie starali się ciebie wykluczyć z festiwalu nauki na Uniwersytecie Śląskim, co im się zresztą udało, Wysyłali tak? donosy do moich pracodawców. Donosy do pracodawców, nieustanne szarganie dobrego imienia, nękanie, prawdziwe nękanie, a nie polemika z poglądami, i tak dalej. I tutaj też możemy poznać intencje tych ludzi po ich działaniach. Zgadza się. Łukasz, to może dodasz na koniec tutaj 2 słowa a propos tych erystycznych chwytów, które oni stosują i które powodują, że ta polemika z ich strony jest taka nieuczciwa. No z Majem to w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Jak mówisz o moim coming outcie, to, bo ja napisałem analizę erystyczną dyskusji z Krzysztofem Majem, on na imię Krzysztof, prawda? Tak. Krzysztofem Majem, przed moim artykułem coming outowym.
dlatego że Maj wdał się ze mną w dyskusję na temat zakazu smartfonów w szkołach. Maj jest zwolennikiem, żeby smartfony były w szkołach, uważa, że zabieranie smartfonów to jest. Najlepiej jak same smartfony będą w szkołach, a dzieci będą w domach. To będzie. To jest jakaś opresja i dyskryminacja i tak dalej. No generalnie taki woke w wydaniu edukacyjnym. I Taki bazarowy aż. ja się z nim wydałem w dyskusję, na co on po prostu argumentował tak, że on ma doktorat, a ja nie mam i on jest specjalistą, więc w ogóle ja nie powinienem z nim dyskutować. I on tak całkowicie na poważnie. No i ja napisałem, i to była taka cała długa ściana dyskusyjna na Facebooku. Ja zrobiłem sobie z tego, stwierdziłem, że to jest po prostu tak dobry przykład do analizy erystycznej, że zrobiłem z tego analizę erystyczną. W ogóle w komentarzach pod analizą erystyczną Maj dalej się tam udzielał i pisał właśnie, że on ma doktorat i czy tam ma wykształcenie, więc w ogóle ja nie mam Facebookologii może ma prawa doktorat. z nim wypowiadać, nie, z gier komputerowych. Z grologii. Z gier komputerowych. Jakaś analiza chyba gier czy coś w tym stylu. Jak to się a matura z polskiego, tylko że nie odnośnie lektur, tylko gier i nie A nie to zna, był tylko na na Kolegium papierze. Tumanum tam, to co była afera, tylko gdzie indziej, tak Tego nie rozumiem mam to. pojęcia. Nie mam pojęcia. W każdym razie po tym był mój coming out i wtedy Krzysztof Maj z osoby, która mnie atakowała, przekształcił się w mojego sojusznika. Zaczął pisać komentarze, że tam popiera, gratulacje i w ogóle i tak dalej, bo no bo zanim zaczęła się na mnie nagonka po moim coming outcie, no ileś tam dni minęło, a on tak miał ogromny zasięg, to były miliony osób, więc on, przypuszczam, uznał, że mógł na tym jakoś wypłynąć, że się mi podliże i że będzie jakoś tam mnie pochwalał. Natomiast potem, jak znowu były te nagonki na mnie, Śląski Festiwal Nauki i tak dalej, to on się znowu do tych nagonek, już nie pamiętam teraz konkretnie który, ale pamiętam, że znowu do tych nagonek na mnie się podłączał. Także to jest osoba, która idzie tam, gdzie są lajki i tam, gdzie ukąszenie kogoś lub pochwalenie jakieś tam mu korzyści przyniesie. I dlatego no ja ubolewam tylko nad tym, że on ma taką pozycję w niektórych środowiskach internetowych, bo jednak ma wpływ na ludzi. No ale ja się cieszę, że tylko w internetowych na razie, a nie w realnych, chociaż nie wiadomo jak będzie. Ale powiedz jeszcze dwa słowa tak konkretnie, ta erystyka, którą on stosuje, to znaczy jakie tam znalazłeś, czy spostrzegłeś, czy zaobserwowałeś takie no, najbardziej powiedzmy charakterystyczne dla tego dyskursu, które oni uprawiają, chwyty. No, na przykład to, że ostatnio do Kasi zwrócił się, że proszę mówić mi panie doktorze, a nie jakoś tam po imieniu czy coś takiego. Ale ja nie pisałam po imieniu. Czy no, w każdym razie panie doktorze, no masz się do niego zwracać panie doktorze, no to on to napisał w taki pseudo-ironiczny sposób, bardzo arogancki, że niby to miało być trochę humorystyczne, ale zarazem było strasznie aroganckie. No i to jest przecież argument tak zwanego autorytetu, że ja mam doktorat, więc tutaj się ze Argument w mną krótkich spodenkach. nie wypowiadaj, co jest w ogóle jest absurdalne też dlatego, że Kasia akurat ma doktorat z pedagogiki, więc tutaj jeżeli mają walczyć na to, kto ma lepszy doktorat, to tutaj zdecydowanie Kasia ma lepszy doktorat w temacie nauczania niż Krzysztof Maj, ale Krzysztof Maj na przykład też napisał w tym swoim komentarzu ostatnio, że jak Kasia broni pruskiej szkoły, jego zdaniem broni pruskiej szkoły, to już niech broni w całości i tak z tym samym jakby rozszerzył poglądy Kasi na takie, których ona w ogóle nie wyznaje, tylko takie, jakie on sobie dopowiedział, żeby mu było znacznie łatwiej dyskutować z czymś, co w ogóle Kasia nie powiedziała. No to też jest doskonały przykład erystyki, czyli takiego manipulowania No i tak, dyskusją. i do tego nie trzeba Ale mieć ja się, a doktoratu, ja tak? cały Do tego czas, wystarczy być ale, po prostu nieuczciwym tak, ale ja cały internetowym. czas mam nadzieję, że spotkam się z uczciwymi argumentami w tym sporze, a nie tylko oznaczaniem tam pracodawców czy innymi takimi rzeczami. Jestem tutaj dobrej myśli, ja w ogóle jestem optymistką, jeśli chodzi, no między innymi my jesteśmy po to, żeby dawać ludziom takie lepsze argumenty, żeby dawać im odskocznie od pewnego rodzaju Albo argumentów, przynajmniej kontrargumenty albo jakieś, tak, może być. kontrargumenty, tak, bo właśnie chodzi o to, z woke'iem chodzi o to, że woke jest pewnym, Idzie jak lawina po tak, prostu to jest. przekonującym, zwłaszcza dla pewnego typu ludzi, przekonującym zestawem poglądów sklejonych na ślinę irracjonalizmu, ale przekonujących jako całość. I jeżeli się w tym zrobi jakiś wyłom, to trzeba mieć ten wyłom dobrze uargumentowany. No bo zawsze, jak krytykujemy na przykład tranzycję nieletnich, to już jest tak z automatu idzie zarzut homofobii na przykład. Co ma jedno z drugim? Właściwie, z tego co Łukasz mówił, to jest bronienie osób homoseksualnych, które cierpią, no na przykład pochodzą z mocno konserwatywnych środowisk i wolą mieć inną płeć, niż się przyznać, że są przed sobą nawet, że są homoseksualne. Ale, no tutaj, ale jest takie, że jesteś przeciwko pewnym pochopnym diagnozom, bo ja osobiście uważam, że dorosła osoba może robić co chce, no najwyżej zniszczy sobie życie. Ale to jest no takie niebezpieczeństwo. Natomiast to, że nieletni coś robią, to odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy, przede wszystkim rodzice, ale także szkoła
jak również w ogóle społeczeństwo. Więc my dajemy tutaj pewne argumenty, które po prostu pozwalają powiedzieć, ale przepraszam, poproszę o uzasadnienie. Tak, plus to nie jest medycyna, to jest ideologia, plus Tak. to nie jest edukacja, to jest ideologia i tak dalej, można kilka jeszcze takich tutaj na pewno no, tego rodzaju konstrukcji stworzyć i wydaje mi się to szalenie ważne, no musimy kończyć, chciałbym, no nie udało nam się odpowiedzieć i pospekulować na pytanie dotyczące tej problematyki, jakie są jeszcze ośrodki, prawda, tego, te gejzery tej ideologii, no ale to może przy jakiejś innej okazji, natomiast w ramach takich uwag zamykających chciałbym tylko, żebyście powiedzieli, to znaczy, czy ten cały, bo to pytanie też zadałem i ono trochę nam umknęło, to WPATH całe i ten skandal i te wycieki, przecieki i wszystko to, co z tego wynika, no jako takie bezpośrednie wnioski, część z nich tutaj sobie omówiliśmy, czy to będzie miało jakieś przełożenie na to, na praktykę działania takich ludzi, którzy są na przykład naszymi hejterami naszego programu i tak dalej, na ludzi, którzy są proponentami, propagatorami takimi no bezmyślnymi, bezmyślnie papugują po prostu te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam właśnie ze Stanów Zjednoczonych, to czasem pośrednio przez Europę Zachodnią do nas tutaj napływają. No i żebyście powiedzieli też, czy w kontekście tego, jaka jest kondycja w ogóle polskiej opinii publicznej, ja osobiście jestem bardzo krytyczny, nie wiem, czy wy też, ale czy na ile my mamy jeszcze te przeciwciała, na ile mamy jakąś odporność, żeby na te bzdury po prostu odrzucać? No to ja może zacznę od tego, że co prawda nie odnosi się do polskiej opinii publicznej, ale po publikacji tego przecieku kilka dni później brytyjska służba zdrowia, już ogólnobrytyjska całej Wielkiej Brytanii, zakazała podawania bulkerów dojrzewania celem zmiany płci. W zeszłym roku zrobiła tak samo Anglia, natomiast teraz już Wielka Brytania w całości. A zapowiedziała to samo służba zdrowia Irlandii, więc tylko nie śledziłem tego dalej, czy to już wdrożyli, czy jak to wdrażają. W każdym razie zapowiedzieli takie kroki, no więc jednak miało to jakiś efekt. Napisał o tym jednak mimo wszystko New York Times, napisał o tym The Guardian, czyli no, liberalne, lewicowe medium BBC i tak dalej, więc tylko u nas w polskich mediach prawie nikt o tym nie pisze, poza prawicowymi, przynajmniej jak dotąd. Ale jakiś tam oddźwięk był. Tym optymistycznym akcentem chciałbym rzeczywiście zakończyć dzisiejszy program. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz, że zechciałeś tutaj wziąć udział w tym naszym trójstronnym tym razem dialogu. Dziękuję, Kasia, Tobie. Dziękuję oczywiście wszystkim widzkom i widzom naszego podcastu. Pamiętajcie o tych wszystkich kciukach w górę, jakichś tam przyciskach, w zależności od tego, na której platformie oglądacie, no to żeby wszystkie one zostały gdzieś tam kliknięte, czy przyciśnięte, czy co tam trzeba z nimi zrobić. Bardzo Wam dziękuję. Pozostańcie zdrowi na ciele i umyśle. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy. Dziękuję. Thank you.